Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy widać materiał? Widać. Dobrze. W takim razie jeszcze raz dobry wieczór wszystkim Państwu. Zgodnie z naszą umową będziemy dzisiaj rozmawiać o pisowni polskich wyrazów z ortograficznymi zasadami dotyczącymi pisania cecha i samocha. Tak to się mówi w języku polskim. Potem poćwiczymy i myślę, że następne zajęcia przeznaczymy w całości na zrobienie sobie kilku dyktant po prostu, żebyśmy poćwiczyli pisanie i przypomnieli sobie razem wszystkie zasady pisowni, jakich do tej pory się nauczyliśmy. Czyli tak, cecha, które czytamy tak samo, prawda? Jak samocha. W wymowie niczym się nie różni. Czytamy jednakowo. Więc cecha piszemy. Po pierwsze, jeśli w innych formach wyrazu wymienia ono się w literkę szy, znaczy w dwuznak szy, tak? Czyli na przykład duża to mucha, a mała muszka. I wtedy będzie nam się wymieniało. Coś może być suche, na przykład suchy kaszel. Można coś też suszyć, czyli chy wymieni nam się w szy. Ucho, uszko też wymienimy. Cicho, cisza. Czyli mamy tę jedną zasadę. Piszemy też cecha zawsze na końcu wyrazu. Na przykład ruch, brzuch, pech. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczęliśmy bez pana niestety, ale dopiero zaczęliśmy. Mówimy o zasadach pisania cecha, czyli jak wymienia się nam w szy w wyrazach pokrewnych, piszemy cecha. Jak na końcu wyrazu, to też piszemy cecha. Jedno słowo jest w języku polskim wyjątkowe i ono na swoim końcu ma literkę ch bez tego cy. To jest słowo druh. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co oznacza to słowo. Nie wiemy. Twoja kolega? Też może być. Ma takie dwa znaczenia właśnie. Druh to może być towarzysz, kolega, ale może być troszkę z innej dziedziny słowo. Już tłumaczę. Na przykład w Ameryce, w Anglii są skauci. W Sowieckim Sojuszu byli pionierzy. U nas są harcerze. I na przykład jeden harcerz to można jeszcze inaczej określić, że to jest druh. Czyli taki trochę starszy rangą, ma trochę wyższy stopień w harcerstwie, to jest druh. Na przykład spotyka się taka grupa harcerzy i mają swojego drucha drużynowego, który rządzi tak jakby w tej grupie, tak? Czyli druh. Czyli tak, na końcach wyrazu piszemy oprócz tego drucha zawsze ch. Także na końcu wyrazów, jeżeli mamy liczbę mnogą i mówimy o kim, o czym, o chłopcach, o matkach, o oczach,
bo to jest forma podstawowego, prawda, rzeczownika. Czyli też to chy w takim przypadku piszemy. Po literze S piszemy zawsze CH. Na przykład Pascha, schemat, schodzić, wschód. Słowa wszystkie znane? Schemat to jest schemat, tak jest. Tak. Mhm. Schemat. Schemat. To jest taki szablon, na przykład według którego coś robimy. Rysunek. Mhm. Może być schemat też rysunek. Taki do obejrzenia, jak coś zrobić. W wyrazach zaczynających się na chl, chły, chrz, chwy. To takie połączenie spółgłosek. Trochę trudno sam je wymówić, prawda? Chl, chły, chrz, chwy. Jak taki zestaw literek mamy, głosek, to zawsze będzie cecha. Chleb na przykład, chłopak, chłód, chrząszcz, chrzan, chwast, chwila. Same te chrząszcz to jest owad, to takie coś tam, co sobie lata w lesie na przykład, taki żuczek. Żuki to podobne słowo, prawda? W języku rosyjskim jest. To chrząszcz to jest żuk. W wyrazach obcego pochodzenia, które w języku angielskim wymawia się jak k, czy lub francuskim szy. Na przykład powiemy Chrystus, piszemy przez CH. W innych, niektórych językach mówimy to przez K, prawda? Chrześcijaństwo też. Chiny. W innym języku powiemy Chiny. Chin, tak? Też mówimy. Chemia, echo, chór, monarchia. Charakter, psychologia, chryzantema, chaos, choreografia, architektura, chirurg, archiwum. Wszystkie te wyrazy są z języka tak jakby obcego wzięte i właśnie tak się to pisze. Czy są pytania co do tych słów? Bo są trudne. A echo to jest echo. Echo to ten pogłos, tak, który słychać na przykład w górach, kiedy krzykniemy. A to co, co jest chemia? Chemia? Chimia. Przedmiot szkolny. Mhm. Rozumiem. Dobrze. Monarchia wiemy, tak? Tak. Forma polityczna taka. A, tak, forma polityczna albo na przykład... Możemy powiedzieć, że monarchia to jakaś rodzina królewska, tak? Też. Mhm. Chryzantema to nazwa kwiatu. Jeszcze coś trzeba Państwu wyjaśnić? Znamy. Okej, okay. Jedziemy dalej. Czyli tak, tu już mamy ćwiczenia, to przypomnijmy sobie. Przede wszystkim pięć zasad. Kiedy wymienia się wszy, kiedy jest na końcu wyrazu, poza tym druhem, na końcach wyrazów, kiedy to mówimy o kim, o czym, o chłopcach, o matkach i tak dalej, po literze sy, w takich dziwnych zestawieniach chyly, chyły, chrzy, chwy i z języka obcego, kiedy czytamy jako inne literki, tak, lub jako k, czy i sz. No to spróbujmy. Zamieńmy formę zdrobniałą na zgrubiałą, czyli na przykład, jeżeli jest meszek, to jest mech na przykład w lesie, tak? Mech. A jeżeli mały, to jest brzuszek, to duży? Brzuch. I wtedy nam się wymieni, prawda? To szy w chy. Leniuszek. Leniuch. Leniuch, oczywiście. I też w... to duży będzie puch.
Na przykład kołdra lub pierzyna czy poduszka może być puchowa, bo w środku jest puch. Pióra, puch. Łakomczuszek. Łakomczuch. Bardzo dobrze. Muszka. Mucha. Tak. Mały chłopiec ma na przykład na imię Leszek, a duży to jak Lech. Mówimy? Lech, Lech, tak. Lech. Lech. Paluszek. Paluch. Paluch. Oczywiście. Uszko. Ucho. Maluszek. Maluch. Bardzo dobrze. Orzeszek. Orzech. Tak. Kieliszek. Kielich. Kielich, bardzo dobrze. Duszek. Duch. Duch. Wszystkie te wyrazy były znane Państwu? Nie. Łakomczuch to takie. Łakomczuch to taki, który dużo zjada i wszystko zjada. I cały czas ma mało. Ma taki apetyt, że zjadłby wszystko. I swoje, i kolegi. Ma duży apetyt. Jest łakomy, czyli zjadłby dużo i wszystko. To teraz będziemy robić te formy od rzeczownika w mianowniku. Przypomnijmy, mianownik to kiedy mówimy o kim, o czym. Jeżeli mamy chór na przykład, czyli grupa ludzi, którzy razem śpiewają, to powiemy o chórach. Jeżeli mamy choinkę, choinka, o choinkach. Bardzo dobrze. Chodnik. O chodnikach. Tak. Chmura. O chmurach. Chustka. O chustkach. Charakter. Charakter. Tak. Chleb. Chlebach. Tak. Chłopak. Chłopaka. Choroba. Choroba. Chorobach. Chirurg. Chirurgach. Chirurgach. To g takie wyraźne u nas jest. Tak. Chińczyk. Chińczykach. Chemik. Chemikach. Psycholog. Psychologa. Bardzo dobrze. Chryzantema. Chryzantema. Tak. Chata. Chatach. Chrząszcz. Co, o chatę pan chciał zapytać? Tak, to jest dom, tak? To jest dom, tak. Najczęściej taki na wsi, czyli dzierżawnia, taki mały, tak, skromny. Dom, chata. Chrząszcz. Chrząszcz. Tak. Chwila. Chwila. Chwast. Chwastach. Tak. A czy Państwo wiedzą, co to znaczy? Chwast. To chwast je. A to jest takie, jakby budziaki byli na ukraińskiej mowie. Chwast to nazywać w Polsce. Aha, jest takie samo słowo. Bo kiedyś miałam uczniowie mylili to słowo z chwostem. A chwost to jest ogon, prawda? Na przykład psa, a chwast to jest roślina, tak? Tak. Tak, aha, dobrze. Chuligan. Chuligana. Tak. Cholewka. Cholewka. Tak. Hart. Cholewka. Już tłumaczę. Jeżeli mamy długie buty, takie pod kolano, tak, sięgające, to ta górna część buta, która aż do kolana idzie, to jest cholewka.
Spód, na którym się chodzi, to jest zelówka albo podeszwa, to są synonimy, a ten wierzch buta, taki długi, to jest cholewka. I tu mamy jeszcze jedno słowo, hart. Z tym słowem mogą się Państwo spotkać pisanym i przez CH, i przez samocha. To jest takie słowo jak na przykład nasze morze. Pamiętają Państwo, że morze te z wodą piszemy przez RZ, ale jest słowo morze przez rzecz z kropką, prawda? Że może bym zjadła, może bym coś zrobiła. Jeżeli mówimy o czymś, co będziemy robić. A hart. Hart pisany przez CH, tak jak tutaj, to jest rasa, czyli odmiana psa. A gdybyśmy napisali bez tego C, to jest coś takiego jak hart ducha. Czyli na przykład żołnierz jest odważny, tak? Niczego się nie boi, jest silny, jest patriotą. On ma hart ducha, tak jakby w sobie. I wtedy jak mówimy o harcie ducha, czyli o tym naszym charakterze, o tym, co czujemy, to jest wtedy bez C. A jeżeli to jest hart pies, to o czym będziemy mówić? O? Mieszkanie. O hartach. Spójrz na zdjęcie i wyrazy w ramce. Powiedz, gdzie z kim mieszka. W zadaniu trzecim musimy znaleźć wyrazy pisane z literą CH i spróbować określić, według jakiej zasady je piszemy. Czyli na przykład mucha. Mamy zasadę? Pamiętamy? Muszka. Muszka. Czy do słowa chętnie pasuje nam jakaś zasada? Nie, żadna z tych. Wącha podobnie, nie ma do tego. Chociaż do słowa wącha to jest podobny czasownik węszyć. To znaczy to samo, prawda? Nosem wąchamy jakiś aromat, zapach i węszymy, też możemy tak powiedzieć. Tylko już trochę nam się zmieni ten czasownik. Chryzantema to jest ta zasada obcego pochodzenia. Tam było, że chry, chry, tak? Chły, chly, chry. Mhm. Pod choinką. Choinką rośnie mech. Choinki nie wytłumaczymy. A mech? Mieszka. Meszek, oczywiście. Monarcha napełnił kielichy i zjadł kawałek chleba z chrzanem. I tu mamy do czynienia z tym słowem obcego pochodzenia. Monarcha. Napełnił kielichy. Kielichy. Tak. I zjadł kawałek chleba. Wyraz na chły. Tak, chły. Z chrzanem. To samo. Tak samo. Chry, tak? Prawda? Połączenie. Psycholog i chirurg stali na chodniku i czekali na chemika. Psycholog. Psycholog i chirurg obcego pochodzenia. Tak, ma pani rację. Na chodniku. Nie było tego wyrazu, prawda? Nie, do żadnej zasady nam nie pasuje. I chemik. Obcego pochodzenia. Tak, oczywiście. Chuligan wrzucił Lechowi za cholewkę orzech.
Nie znam z języka obcego podobnego wyrazu, który można by wytłumaczyć. Chuligan po rosyjsku, chuligan, tak. Też, wiem, po rosyjsku też. A tam pisało, że z angielskiego, francuskiego, tak, że kiedy się czyta k, czy lub szy. Szy to przeważnie z francuskiego. Kiedyś uczyłam się francuskiego i wiem, że na przykład chirurg to chirurg, tak? Ale chuligan raczej nie. Lechowi. Leszek. Tak, Leszek. To jest to samo imię. Cholewka, za cholewkę. Nie było takiej zasady do tego wyrazu. Ale do orzecha jest coś? Orzeszek. Bardzo dobrze. Czy chrząszcze chorują? Co to jest chrząszcze? To samo co żuk. Aha. Mhm. Zaczyna to chrzy. Chyry, tak? Zaczyna się. Chyry, tak. Czasami, bo teraz panie pytały, co to jest chrząszcz. To są takie synonimy. Chrząszcz, chrabąszcz lub żuk. Te trzy słowa w zasadzie znaczą to samo. To tylko jak ktoś się bardzo dobrze zna na owadach, to zna różnicę. Dla entomologa sprawa. Dla nas to będzie wyglądało tak samo, prawda? A jeszcze o takich, to są owady, więc u nas jeszcze powiedzą, że to robak po prostu. Chorują. Raczej nie ma zasady. Opowiem wam bajkę o chudych Chińczykach, wesołych chomikach i chytrych lisach. Mamy jakieś zasady? Chudych na końcu wyrazu? Tak, to na pewno. Tego pierwszego raczej nie, do zasady nie zastosujemy. Chińczykach na końcu wyrazu? Na końcu tak, ale te pierwsze też jeszcze możemy. Obcego pochodzenia? O właśnie, tam było też. Wesołych chomikach. Na końcu. Na końcu możemy wytłumaczyć. Myślę, że chomik nie kojarzę słowa z obcego języka, żadnego, żeby to było na k, czy chytrych lisach. To jest ta sama zasada, tak? Jeżeli chodzi o końcówki. Słońce za chwilę schowa się za chmury. Chwile, chwy. Tak. Schowa raczej się nie wymienia, ani nic takiego nie ma. Po S. A, po S, faktycznie, widzą panie, to ja przegapiłam dzisiaj. Brawo. Tutaj. Chmury nie ma. Nie. Wojciech ma spuchnięte ucho. Uszko. Wojciech. Tak, to wymienimy. Wojciech na końcu. Tak. Spuchnięte raczej się nam nie wymieni. Chłopcy nie noszą chusteczek. Chły. Tak. Raczej nie. Scharakteryzuj waszego choreografa. Scharakteryzuj poezję? Tak. Choreografa. Tak. A teraz pogrupujemy sobie podane wyrazy. Mamy takie różne wyrazy, na przykład chiński, chirurgia, psycholog, chustka, chłopiec, archiwista, chemiczny,
chłopak, chusteczka, chemik, chłopczyk, psychiczny, chirurgiczny, archiwalny. I Chińczykach. Czy znamy wszystkie słowa? Chustka to jest. Chusteczka, chustka. Można założyć chusteczkę na głowę, zawiązać pod brodą, to kobiety czasami kiedyś tak robiły, czy starsze panie, albo na przykład wycieramy chusteczką nos. Mamy wtedy chusteczkę higieniczną. Czyli teraz tak, jeżeli mamy słowo psychologia, to podobne wyrazy od tego, tak, jest psycholog i psychiczny. A od Chiny? Chiński? Tak. Chińczykach. I Chińczykach, bardzo dobrze. Chirurg. Chirurgia. Chirurgiczny. Tak. Chłop. Chłopczyk. Tak. Chłopiec. Tak, to są wyrazy pokrewne, czyli to są rodstwienniki, tak można powiedzieć. Chusta. Chustka, chusteczka. Tak. Chemia. Chemik. Tak. Chemiczny. Chemiczny. Może być na przykład proces chemiczny, tak? Archiwum. Archiwiczny. Archiwista. Tak. I archiwalny. I teraz przejdziemy do tej drugiej literki ch, czyli tak zwanego polskiego samocha. Piszemy ją, jeżeli w wyrazach pokrewnych wymieni nam się w literkę g, ż z kropeczką, z lub dwuznak dz. Na przykład wahać się to waga. Ważyć lub wadze. Czyli możemy aż w trzy różne słowa od tego wahać wymienić się. Druh to jest to słowo, o którym mówiliśmy, prawda? Wymienia się w drużyna. Błahy. W błazen. Czy te słowa to Państwo znają? Błazen. Błazen. To jest inaczej arlekin, klaun, taki w cyrku na przykład. A słowo błahy. Bo to mało używane słowo. Znają Państwo? Taki metalowy blacha. Nie, proszę pana. Wyraz podobnie brzmi, ale zupełnie ma inne znaczenie. I dobrze, że zapytałam. Jeżeli pan mówi o coś metalowego, to jest na przykład blacha i jakiś przedmiot może być blaszany. Wtedy mamy szy. A błahy? Błahy może być na przykład problem. Problem może być duży lub mały, prawda? Ale taki mało ważny problem jest błahy. Czyli niekoniecznie trzeba go rozwiązać, poświęcić mu uwagę. Błahy taki problem, czyli mały. Mało ważny, ja bym powiedziała. Tak bym przetłumaczyła. Samocha piszemy też w wyrazach zaczynających się od takich części słowa jak hal, hel, her, na przykład hala, jakaś produkcyjna, prawda, w fabryce. Helikopter, no to wiemy, co to jest. Herb. I od słów hipo, hiper i hydro. To są słowa zazwyczaj z łaciny, czyli hipokryzja, hiperbola, hydrologia. Wszystkie te słowa pochodzą z łaciny. Na przykład hydro to jest taka część, która oznacza wodę zawsze. Hydrologia na przykład. Chciała pani o coś zapytać, pani Olu?
Piszemy samocha w niektórych nazwach własnych obcego pochodzenia. Na przykład ja wiem, że w krajach wschodnich niektórych nie mówi się Holandia, tylko Niderlandy teraz, prawda? Ale w Polsce nadal mówi się Holandia. Nie, Golandia. Tak? Bo ja już słyszałam, że teraz nowa nazwa to są Niderlandy. I tak, i tak. Dlatego no, na samochodach, na tablicach rejestracyjnych jest NL nawet napisane. Mhm. U nas się mówi Holandia. Hellada to jest stara nazwa Grecji, prawda? Ta starożytna taka. Sahara, no to pustynia największa na świecie. Himalaje to góry. Czyli tak zostały. Mamy też dużo wyrazów, w których nie możemy zastosować zasad. Po prostu Polacy uczą się ich od dziecka, pomału pisać, co nie znaczy, że wszyscy się nauczyli. Niech Państwo nie myślą, że Polacy są tacy fenomenalni, super piszą. W każdym języku można zrobić błędy, prawda? A więc tak, samocha mamy w słowie alkohol, hasło, huragan, hak, hodowla, ohydny, harcerz. Wytłumaczyć coś? Hak. Na przykład hak holowniczy, czyli samochód ma z tyłu hak, żeby zaczepić linkę i drugi samochód pociągnąć, tak? Albo wbijamy hak w ścianę, żeby obraz powiesić. Okay. Haciok po ukraińsku. Mhm. A co to znaczy hodowla? Hodowla. Na przykład, wie pan, kto to jest rolnik, prawda? No, tak. Tak. Czyli rolnik zajmuje się albo uprawą roślin, tak? Czyli na przykład sadzi ziemniaki, sieje rzepak czy jakieś zboża. Albo zajmuje się hodowlą zwierząt, czyli ma krowy lub świnie. To jest hodowla na przykład zwierząt. Dziękuję. No, proszę. Harmonia, huk, humor, higiena, hymn, hamować i horyzont. Tłumaczymy jakieś słowo? Huk to jest to. Huk to jest ten hałas. Na przykład za oknem przejeżdżał motocykl i zrobił duży huk. Coś huczało, powiemy. Że taki hałas był duży. Huk. Na przykład jak spada bomba, to też słychać huk. Może nieprzyjemne skojarzenie powiedziałam, no ale... Coś jeszcze z tych wyrazów wytłumaczyć? Hamować. 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 Wie pan, co to są hamulce? To są tarmozy. Dać po tarmozach się mówi, tak? Czyli hamować. Tak, to tarmozy. Aha. Hrabia, habit, haftować, huśtać, hamak, hormony, harfa. Tłumaczymy coś z tych, z tej grupy wyrazów? Harfa i usta. Harfa. Harfa to jest duży instrument ze strunami, który stawia się na podłodze i siada koło niego i gra na strunach. Nie znam rosyjskiej nazwy. Harfa tak to nazywają. Też? Arfa. Wydaje mi się, że arfa. No właśnie, że arfa, tak. Słyszałam nazwę. Mhm. Jeszcze o coś pan pytał? Huśtować. Huśtać? Huśtać? Tak, tak. Dzieci na plac zabaw chodzą, prawda? Się bawić. I tam są huśtawki.
Siada się na nich i buja dziecko. Do góry i na dół, do góry i na dół. To się mówi, że bujamy lub huśtamy dziecko. Czy to jest zrozumiałe, czy jeszcze inaczej spróbować wytłumaczyć? Hamak. Hamak to jest takie łóżko z siatki dla marynarza. Ono wisi między drzewami albo między ścianami. Mamy jeszcze bohater, hejnał, hełm, hałas, honor, wehikuł, hotel. Wehikuł, co to takie? Wehikuł. Bardzo rzadko używane słowo. To jest jakaś maszyna na przykład. Kiedyś robiono takie fantastyczne filmy i mówiło się wehikuł czasu. To taka maszyna, która miała ludzi przenieść w inne czasy. Maszyna. No może być. Kiedyś jak pierwsze samoloty na przykład, to mówiło się, że ktoś zbudował jakiś wehikuł, prawda? Dziwny. Też. Hejnał. Hejnał to jest coś grane na instrumencie. U nas na przykład może pani usłyszeć hejnał grany na trąbce, czyli taki utwór głośny. Gra się go w Krakowie na rynku z jednej z wież Kościoła Mariackiego. To jest taki na pamiątkę, jak na Polskę kiedyś w 1300 którymś roku najechali Tatarzy, to ten hejnał wzywał do boju. Ludzi wzywał do pomocy, do walki. I teraz się go gra właśnie o 12 w radiu, można usłyszeć, w południe, a w Krakowie gra się go co godzinę. Tak na pamiątkę dla turystów, dla historii. Już wszystkie? Tak. Dobrze, to jedźmy dalej. Są też imiona polskie, które zaczynają się na literkę ch. W zasadzie żadne takie typowo polskie imię nie piszemy przez ch. Mamy polskie typowo. Helena, Halina, Hanna, Henryk, Honorata, Hubert i Hieronim. Na przykład można zobaczyć, że pisze Charlotta, czyli to jest jakaś Charlotta, prawda? Z języka obcego wzięta, na przykład z francuskiego czy z angielskiego. Ale polskie imiona zaczynają się na samocha. Mamy tutaj teraz parę ćwiczeń jeszcze na używanie wyrazów samocha. Mamy wyrazy historyk, herbata, Halina, hokej, Holandia, huśtawka, harmonia, haftować, Hania, herbatniki, harfa, hamak, wahadło, hutnik i Henryk. Będziemy je wstawiać w zdania, dlatego chciałam zapytać, czy znaczenie tych wyrazów Państwo znają. Proszę popatrzeć, przeczytać samemu. Huśtawka. Huśtawka. To jest właśnie to, ta zabawka na placu zabaw. Na placu koło przedszkola na przykład, gdzie można pochuśtać, pobujać dziecko w górę i w dół. Sadzamy dziecko, popychamy i ono się buja. Czyli taka zabawka w parku lub na placu zabaw. Górka, naprawdę. Kacil. Hejnał. Nie znam takich słów. Herbatniki wiemy, co to jest?
Czajnik? A nie. Herbatniki to są ciasteczka, czyli piecienie, tak. Mhm. Hutnik. Haftować. Haftować, wyszywać to są synonimy, aha, czyli jak mamy materiał, to mhm, wzory nicią robione, igłą i nitką, na przykład kwiaty wyszywamy właśnie, mamy wzór na bluzce, możemy go wyhaftować igłą wyszywać i nitką, wyszywać. Mhm. To to samo, synonim, haftować i wyszywać. Dziękuję. Wszystkie? Okaże się. Pani Grana, czyli jakaś pani, czyli trzeba by tu wstawić imię. Halina. Może być. Pani Halina gra na czym? Na harfie. A pan, też jakieś imię? Henryk. Może być Henryk, gra na... Okej. Okay. Harmonii. Na harmonii. W hokej to można zagrać, ale nie na nim grać. Grać to jest takie słowo, które można użyć w różny sposób. Można grać na jakimś instrumencie, można grać w coś, czyli w piłkę, w koszykówkę, w siatkówkę, w futbol, tak? I można grać komuś na nerwach jeszcze. Teraz tak, musimy powiedzieć kto, ale niekoniecznie imię, to uczony, który bada dawne dzieje. Historyk. Brawo. Małe ciasteczka podawane do... Herbatą. Do herbaty to są... Herbatniki. Herbatniki. Podobno od niedawna herbatniki i herbatę pija się w niebie. Takie były memy po śmierci królowej Elżbiety. Mm. Że od dnia jej śmierci herbatę pija się teraz w niebie. Jada herbatniki. Ona była bardzo tradycyjna, prawda? Typowa Angielka. Tam jest taki zwyczaj, że po południu zawsze herbata. I tutaj teraz trzeba wstawić jakąś nazwę. Jest grą zespołową. Hokej? Hokej, tak. Bo tutaj jedyna gra, dyscyplina sportu, to jest hokej. Nasza babcia ma antyczny zegar, w którym coś tam chodzi. Jak? Wahadło, tak, te duże zegary mają wahadło. Chodzi jak co? Myślę, że jak huśtawka, bo ono się buja w lewo, w prawo, tak? W ten sposób, że to tak porównano. Tatuś, trzeba powiedzieć kogo chyba, jest kim? Hani. Czyli Hani może być na przykład. Jest kim? Hutnikiem. Hutnikiem, bardzo dobrze. Moja siostra ślicznie co robi? Haftuje. Haftuje, tak, bardzo dobrze. I teraz mamy definicję czegoś. To wiszące łóżko z płótna lub siatki. Hamak. 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 I tutaj jednego słowa nam brakuje. Słynie z tulipanów. Holandia. Holandia, tak. To kraj tulipanów. Teraz też mamy tutaj wyrazy. Hałas. Humor, hymn, hangar, herb, higiena, huk, zahamować, hodować, halny, Hiszpania, Helenka,
helikopter i hydraulik. Czy któreś słowo trzeba wytłumaczyć? Hangar. Hangar. To jest garaż dla samolotu. Hangar. Hangar. A czy takie słowo jak halny państwo znają? Hala. Bo to jest typowo polskie słowo, związane z Polską. Góra. Halny. No właśnie, halny to jest nazwa wiatru, który wieje w górach u nas w Polsce. Jeszcze coś wyjaśnić? Hodować. Hodować. Wyjaśniałam Państwu, co to jest hodowla, prawda? Czyli hodowla na przykład krów, hodowla świń, hodowla psów rasowych może być. Czyli rolnik hoduje zwierzęta. Albo na przykład ktoś hoduje pieski, hoduje koty, tak? Czyli ma całą rodzinę, ma młode, ma stare osobniki. Hoduje, ma kilka sztuk co najmniej. Teraz tak. To garaż dla samolotów i... Hangar. Hangar to garaż dla samolotów i dlaczego jeszcze? Helikopter. Tak. Dzieci w szkole co robią? Rybki. Hodują. Hodują. To o co pan pytał. Hodują rybki. Ktoś tam... Nie zdążyła. Helenka. Helenka nie zdążyła i wpadła do wody. Oho, czego nie zdążyła zrobić? Mnie tu pasuje tylko jedno słowo. To nie ja układam te teksty. Ale wiecie Państwo, co pasuje? Zahamować nie zdążyła. No, może być. A, tak się spieszyła, że nie wyhamowała i wpadła do wody. Ale nie straciła dobrego czego? Humoru. Humoru. Humor jest zawsze ważny, oczywiście. Tu jest jeszcze jakieś miejsce. Graniczy z Portugalią. Hiszpania. Oczywiście. Ostatniej nocy w Tatrach wiał... Halny. Tak, ten wiatr. Zepsuł się kran i musimy wezwać kogo? Hydraulik. Oczywiście, hydraulika. Gdy strzelają armaty, rozlega się potężny... Huk. Huk. To nauka o zachowaniu zdrowia. Higiena. Oczywiście. Z daleka już było słychać, to dzieci bawiły się w parku. Chaos. Aha, wiadomo, kto dzieci ma. Czy nie ma, czy nie lubi hałasu. Czy umiesz opisać Krakowa? Chyba herb można opisać. Muzykę taką graną z trąbki na alarm, jak ten hejnał, to trudno byłoby opisać, prawda? Tak. No. Aha. Czy znasz Francję? Hymn. Herb. No właśnie, hymn. Hymn Francji to chyba większość z nas zna, prawda? Marsylianka jest dosyć popularna. I utworzymy teraz, jeszcze zdążymy, brakujące części mowy, czyli tak, rzeczownik odpowiada na pytania kto co, przymiotnik jaki, jaka, jakie, przysłówek jak, a czasownik co robić. Czyli jeżeli na przykład mamy huk, to jaki? Huczny. Jak? Hucznie. I co można robić? Huczeć. Jeżeli mamy słowo hałas, to przymiotnik jaki?
Własny. Hałaśliwy. 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 Na przykład te dzieci, jakby zachowywały się głośno, tak? Były hałaśliwe. A jak? Hałaśliwie. Hałaśliwie. I co można robić od hałas? Hałasować. O, i to było łatwiejsze troszkę, prawda? Jeżeli mamy przysłówek jak higienicznie, to jak Państwo myślą, od jakiego słowa powstał? Higiena. Higiena. A jeżeli zapytamy jaka lub jaki? Higieniczny. Oczywiście. I czasownika od tego słowa nie ma. Nie ma. Jeżeli mamy czasownik wahać się. Wiedzą Państwo, słowo wahać się ma też dwa znaczenia. To wahadło w zegarze, które chodzi tik-tak, w lewo, w prawo, tak? Ono się waha, czyli się buja od strony do strony, ale człowiek też się może wahać i nie oznacza to ruchu. Jeżeli człowiek ma podjąć decyzję, ważną decyzję i nie wie, zgodzić się czy nie zgodzić, iść czy nie iść, przeczytać, nie przeczytać, to on się zastanawia, on się waha. Nie umie zdecydować, tak? Nie umie podjąć decyzji, on się waha, nie wie, co będzie lepsze na przykład. To też człowiek może się wahać. Czyli teraz tak. Jaki będzie rzeczownik? Od jakiego słowa może być to wahać? Waha. Może być wahadło, tak jak było w przypadku zegara, ale może być wahanie. To też jest rzeczownik. Wahanie. Przymiotnik. Jaki? Wahany. Wahadliwy by było. Takie trochę trudne słowo. I wahadliwie byłoby przysłówek. Mamy słowo harmonia. Jaki? Harmoniczny. Troszkę harmonijny. O, harmonijny, tak. Harmonijny. U nas rzadko przymiotnik kończy się na czny. Ale mało jest, ale oczywiście, że kończą się higieniczny był, prawda? Albo jest inny, albo czny. I teraz tak, harmonijny mieliśmy, a jak? Harmonijny. Harmonijnie, bardzo dobrze. I powiem tak, tutaj mi nie zaznaczono, ale raczej nie ma takiego. Ja nie znam. No właśnie nie ma takiego czasownika. Teraz będzie. Teraz będzie. No to stworzymy nowe słowo, czemu nie? I zgłosimy do konkursu tych neologizmów. Oczywiście. Zawsze można, prawda? Dlaczego to tylko najmłodsze pokolenie ma tworzyć nowe słowa w historii? My też możemy, mamy takie prawo. Jaki przymiotnik? Haftowany, czyli na przykład haftowany obrus na stół, czy serweta haftowana. Od czego to będzie słowo? Haft, tak. Haft, haftować, haftowany. I o przysłówka od tego nie ma. Jak? Nie ma. A właśnie słowo czasownik będzie haftować, tak jak wtedy mówiliśmy. Teraz tak. Jak? Humorystycznie. Nie ma też czasownika. Humorować nie ma. Można żartować, prawda? Od innego synonimu słowa humor. Czyli tu będziemy mieli humor. A jaki będzie przymiotnik? Jaki? Humorystyczny. Bardzo dobrze. Honor. Jaki? Honorysty. Honorowy. Honorowy. Na przykład człowiek może być honorowy, czy dług może być honorowy, oczywiście. A jak przysłówek z tego zrobić? Nie będzie się kończył na nie, tylko na owo.
spróbują państwo. Honorowo. Tak, jak honorowo. Pomierzenie. Tak. I ostatnie słowo, jaki? Handlowy, to od czego będzie słowo? Handlować. Handlować to będzie czasownik na końcu. Handlowy. Handlowy to jest przymiotnik, a rzeczownik co? To będzie od słowa handel, targowlia, handel. I jak? Handlowo, handlowo. Patrzę, co nam tu jeszcze zostały, ćwiczenia jeszcze nam zostały dużo. To skończymy na następnych zajęciach w takim razie i zrobimy trochę tych... Dyktantów. Tych dyktant, tak jak się umówiliśmy. Widzę, że ktoś do mnie pisał, ale ja... O, tu ktoś pytał, muchomor, czy to chodzi o grzyba? Myślę, że tak. Bo ktoś pytał. U nas dosłownie nazywa się tak samo. Muchomor. Najczęściej spotykany w Polsce muchomor piszemy przez CH. Zawsze wszystkie muchomory są przez CH pisane, a najczęściej to jest taki czerwony grzyb w białe kropki. Najładniejszy zresztą z wszystkich muchomorów. Ale tak ogólnie to używamy w Polsce jeszcze dodatkowo różnych nazw. Mówi się muchomor pospolity, muchomor sromotnikowy, to taki jeden z bardziej trujących grzybów, tak? Dobrze. To dobranoc Państwu. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc, dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Dobranoc. Wszystkiego dobrego.